Ja za bardzo, wiesz, nie wiem, co to jest oficer prowadzący. Chińczycy próbują, próbują wyprodukować sztuczne macice i niejako produkować, produkować, produkować ludzi. Ona jednoosobowo robi większe obroty jak cały Kerfur jak cały w Chinach. Ona sprzedała w ciągu jednego dnia, sprzedała chyba na kwotę 800 milionów dolarów. Jeśli chodzi o związki zawodowe, to z tego co wiem, to one chyba nie występują. Płaca minimalna to jest właściwie do obliczania tych e, ZUS-ów i, i tych wynagrodzeń, bo za takie pieniądze to nikt nie, nikt, nie będzie, nikt nie będzie pracował. Natomiast na realne płace ma wpływ konkurencja, bo ja tak miałem średnio raz, dwa razy w roku, że załoga przychodziła i mówiła szefie: Trzeba dołożyć, bo jak nie, to idziemy. Jest na pinkie, no po prostu tam jest nowa restauracja i na drzwiach wisi, ile, ile chcą zapłacić, nie? Świetne miejsce dla biznesu, w kraju, gdzie są obozy wychowawcze dla mniejszości narodowych, poważnie można tak wybiórczo myśleć. W 2014 roku, chyba 1 marca, taka bojówka ośmioosobowa wyrżnęła na dworcu w Komingu 143 osoby maczetami. Tylko mnie do dzisiaj zostaje, został taki, taki nawyk, że jak idę na, na dworcu w tłumie, to się tak przez ramię trochę oglądam. Nam Merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału. Agencja Marketingowa Efektownia. Wsparcie w zakresie sprzedaży i promocji online. Sklep nam zależy. Najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci. Nadrabiamy to, o czym milczą w szkołach. Dzień dobry, Wojciech Siryk, nam zależy.pl. Ten świat jest nasz. A dzisiaj moim i Waszym gościem polski przedsiębiorca. Od lat na stałe związany z Chinami i co ważne, wciąż mieszkający w Chinach, znanej i lubianej w społeczności Trading Jam Session, Wesley. Dzień dobry, witam po raz kolejny. Dzień dobry, witam. No właśnie, po raz kolejny, bo to nasza druga rozmowa. Jeżeli ktoś nie widział jeszcze tej pierwszej, wystarczy cofnąć się na naszym kanale o około 8 czy 10 filmów. Bez trudu ją znajdziecie. Od razu dodam to bardzo istotne to nie jest bezpośrednia kontynuacja, a raczej taka Dodatkowa rozmowa z pytaniami naszych widzów. Więc to nie jest tak, że jeżeli ktoś nie widział pierwszej części, to nie może obejrzeć tej drugiej. I jeszcze w ramach ogłoszeń przypominam o subskrybowaniu naszego kanału, o kciukach w górę, o kolejnych komentarzach, kolejnych pytaniach. No i oczywiście o naszym sklepie z najlepszymi biznesowymi i gospodarczymi książkami dla dzieci. No to jedziemy po kolei. Ja mam wynotowanych co najmniej kilkanaście pytań, często uszczypliwych naszych widzów. Pierwsze z nich. Lukacyk zapytał, czy właściwie uszczypliwie skomentował, a propos poprzedniej rozmowy. Oficer prowadzący pozwolił gadać. Co ty na to? Ja za bardzo wiesz nie wiem, co to jest oficer prowadzący. Natomiast jeśli ten pan się orientuje, to ja myślę, że bardzo ciekawe byłoby nagranie o jego relacjach z oficerami prowadzącymi. Jak to wygląda, także, może zapytasz jego, i myślę, że będzie to bardzo interesujący materiał. Ja na ten temat niestety niewiele mogę powiedzieć. Czekamy, może Lukacyk, 9, Lukacyk 9404 ponownie zostawi komentarz. Jedziemy dalej. Kolejny wpis. Widziałem wiele materiałów bezpośrednio nagranych w Chinach z miastami Widmo. Z górami rowerów, z połaciami samochodów elektrycznych, z pseudoekologią. Czy faktycznie obraz Chin jest malowaniem trawy na zielono? Czy zwykli Chińczycy mają pędy do złota? Ach, to już kolejne pytanie, to może najpierw, czy faktycznie obraz Chin jest malowaniem trawy na zielono? Tutaj oczywiście, tak jak bardzo często, poruszonych jest przynajmniej 3, 4 zupełnie inne kwestie. I teraz wrzucenie ich do jednego worka. No to by przypominało pierwszą scenę z Jabberwocki, gdzie, gdzie kusownik idzie i sobie otwiera sobie, e, otwiera sobie wnyki i raz rzuca tam lisa, raz zająca i to wszystko mu się na plecach kotuje. Więc żeby to jakoś powoli, e, po, usystematyzować, no to zacznijmy tak. Miasta widma. Miasta widma, no. Dla nas budowa osiedla to jest cztery bloki, 5, 6, 10 i kończy się, sprzedaje, zasiedla i jest po wszystkim. Zbudowanie na nowo miasta, czy to często, no to często nie są miasta, tylko nowe dzielnice do miast, gdzie tam ma mieszkać pół miliona ludzi na przykład, zabiera czas i to nie tylko jest wybudowanie tego wszystkiego, ale zasiedlenie jest zasiedlenie też trwa nieraz kilka lat, bo Ludzie nie sprowadzają się pomimo tego, że kupili mieszkania, bo tam nie ma sklepów, nie ma restauracji, nie ma szkół. A infrastruktura nie zaczyna działać, bo nie ma tam ludzi. Więc to się wszystko powolutku nakręca. Generalnie zaczyna się wtedy, kiedy pojawią się szkoły, bo jeżeli są szkoły, no to można przynajmniej dzieci posłać, więc można się przeprowadzić albo przynajmniej przenieść żonę czy opiekunkę do dzieci z dziećmi czy starszych rodziców tam i puścić dzieci do szkoły, posłać dzieci do szkoły. I wtedy zaczyna się zasiedlanie takich miast. Nieraz to trwa kilka ładnych lat. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeśli chodzi o te całe miasta Widma, to Chińczycy często, przynajmniej do tej pory, lokowali pieniądze w mieszkania, więc jeżeli ktoś miał 5 czy 6, 10 mieszkań czy 20, bo i tacy się zdarzają, to niekoniecznie chciał tam mieszkać, po prostu kupił, po to, żeby ulokować pieniądze jako lokatę kapitału, jak sztabkę złota, którą się wkłada do szafy. Więc on kupił to mieszkanie i o nim zapominał. Więc to jest, to jest jedna kwestia. Góry rowerów. Góry rowerów wzięły się z takich, takiej usługi, która polega na tym, że można sobie taki rowerek wypożyczyć, przejechać z jednego końca miasta na, na drugi, czy tam gdzieś kawałeczek i oddać go z powrotem. To wszystko się robi przez aplikację WeChat. Natomiast intensywne eksploatowanie tych rowerów no, powoduje, że one się niszczą. No i stąd w skali Chin no, powstały całe hałdy tych rowerów już zepsutych. Ale jeżeli by się dobrze temu przyjrzał, to te hałdy powoli są rozbierane i to wszystko idzie do, do recyklingu. W Chinach, jak rzucisz butelkę po, po wodzie na ulicę, to za chwilę ją ktoś podniesie. Także. Także ja bym z tego nie robił jakiegoś wielkiego halo. No, bo nikt nie robi halo ze składowisk samochodów w, w, na zachodzie, tak? Wielkiego. A tutaj nagle składowiska rowerów zrobiły, zrobiły furory. No, to są stare, zniszczone rowery, które trzeba porozbierać i oddać na złom. I to jest, i to jest, i to jest wszystko. Co do połaci samochodów, no to wiem, że był ostatnio taki, taki film, który się pojawił w, w internecie, że ileś tam, no nie wiem, tam było z 200, może 500 samochodów. Gdzie w Chinach sprzedano w ciągu ostatniego roku 2 miliony samochodów. Prawdopodobnie, ja widziałem ten film, widziałem te samochody, są wszystkie pomalowane w, jakby w jedno logo. Pewnie komuś interes nie wyszedł, a podejrzewam, że miał być sharing samochodów. Niestety, parkowanie i znalezienie miejsca na parking. W dużych miastach jest bardzo drogie. Nieraz ja pamiętam, jeszcze jak ja mieszkałem wieleś tam lat temu w kantonie, to godzina kosztowała 20 juanów, no to jakieś tam powiedzmy 12 zł. Razy, razy 24 to może, mogło się zdarzyć tak, że ten samochód nie zarobił na siebie, nie zarobił na parking, bo jeżeli nie był w ciągu dnia wypożyczony to mogło się, albo po prostu się padła sprawa na, na relacjach z, z, z jakimiś lokalnymi władzami, które nie zezwoliły na parkowanie takich takich samochodów w jakichś miejscach bardziej do tego, specjalnie powiedzmy do tego, do tego wyznaczonych powodów, powodów mogło być, mogła być masa, więc ja bym też z tego jakiegoś wielkiego halo nie robił. Te samochody na pewno nie zniszczają, poznając Chińczyków, jeżeli nie znajdą dla nich zastosowania, będą je próbowali sprzedać, a w najgorszym wypadku wylądują po prostu na złomie. Tam jest za dużo cennych rzeczy w tych samochodach, żeby one sobie mogły tam stać do, do końca świata, no. Więc, więc, malowanie trawy na zielono w Chinach się konkludując, nie odbywa. Pseudoekologia. W Chinach, jeszcze słowo na temat pseudoekologii. Zanieczyszczenie powietrza w największych miastach w Chinach spadło radykalnie od kiedy zaczęły jeździć samochody elektryczne. Sam to widziałem. Byłem w kantonie niedawno. Mieszkałem tam wiele lat. Tam było ciągle takie, jakby ciągle pochmurno. Niby słonecznie, ale pochmurno. Przyjechałem teraz. Tak jakoś właśnie dziwnie, jakoś tak jasno, jakoś nie mogłem znaleźć, co się zmieniło. No i dopiero zauważyłem to, że po prostu niebo jest. Niebo jest zupełnie, zupełnie jasne, niebieskie jak, jak nigdy, a na ulicach jest aż taka dystopijna cisza. Dopiero Zacząłem patrzeć po, po, po rejestracjach samochodowych i, i widzę zielona, 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 no to już wiem o co chodzi. Zielone rejestracje to są samochody elektryczne. Więc e ekologia, ekologia, no zielona energia Chiny, w e zielonej energii Chiny przodują, no, wystarczy sobie popatrzeć, montują więcej e elektrowni odnawialnych niż Stany, Europa razem wzięta i to kilkakrotnie, więc ja już nie mówię o tym, że produkują tego wszystkiego 80%. Dla całego świata. Więc tak wygląda ekolog ekologia w Chinach. Czy zwykli Chińczycy mają pęd do złota? Mają pęd do oszczędzania. W złoto część ich inwestuje, ale żeby to jakiś był narodowy sport, to, to chyba nie. Można kupić normalnie sztaby złota, można kupić w Chinach popularne monety to jest panda. I ma nietypową gramaturę, bo ma gramaturę 30 gramów. Można to kupić na Taobao, można to kupić w jakiś tam u, u, u złotnika, można to kupić w banku. Nie ma problemu z tym. Każdy Chińczyk może posiadać złota ile chce. Jak wygląda wykończeniówka w miastach? W Turcji powiedziałbym jest 6 na 10, zawsze wszędzie coś niedorobione. To zależy jaki chcemy standard, bo albo chcemy standard, no super, w marmurach. Widziałem takie mieszkania, oglądałem je bardzo dokładnie. No, jest, nie ma się praktycznie do czego, do czego przyczepić, chociaż, no, ja wiem, że my w Polsce mamy odjazd na tym punkcie i jak ściana ma być wygipsowana, to się lata z żarówką, że czy tam gdzieś, czasem gdzieś się światło nie zagina. No, aż tak to, aż tak to, aż tak to nie. Natomiast są również mieszkania o niższym standardzie wykończenia, są mieszkania, które sobie można samemu wykończyć. To wszystko jest kwestia ceny po prostu w Chinach. Co chcemy mieć i, 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 i jeżeli chcemy przeoszczędzić, to na pewno się to na w jakiś sposób na nas odbije potem. Herostrates80 napisał, Chiny to imperium zabawkarskie z potężnymi problemami demograficznymi. No ja nie mogę mu zabronić tego wypisywania takich, takich rzeczy, bo no zabawki są produkowane w Chinach, ale są produkowane w okolicach Shantou. Chaozhou to raczej porcelana, a Shantou to jest tam od strony Tajwanu. Tam jest zagłębie, zagłębie zabawkarskie, ale to jest tylko jedna z, no po prostu nie wiem, no, ktoś gazet nie czyta, bo proszę sobie zobaczyć, jaką produkcję mają Chiny. 4,8 biliona. To jest kraj, który ma, nie, nie, nie myli z GDP, ale z, z produkcją, ma największą na świecie. Stany mają 2,3, czyli jakieś 60%. Więc trudno, żeby to wszystko były, były zabawki. A jak chodzi o problemy demograficzne, to tak, no po prostu przesadzili tutaj z tą polityką jednego dziecka. Trzymali to zdecydowanie za długo, bo wtedy, kiedy Chińczycy chcieli mieć dzieci, to nie mogli, ograniczano ich, a w tej chwili, kiedy... Kiedyby władza sobie życzyła, żeby tych dzieci było więcej, to Chińczycy się odwrócili i teraz z kolei oni nie chcą mieć dzieci. No to jest z różnych powodów. Natomiast starają sobie, starają się z tym radzić, robotyzacją. Między innymi stąd w Chinach jest duże, bardzo parcie na 5G, tylko nie tyle na 5G w telefonach komórkowych, ile na prywatne sieci, właśnie do zarządzania przedsiębiorstwami, pełną automatyzacją przedsiębiorstw. I w ten sposób chcą, chcą to, chcą niwelować skutki niżu demograficznego. I te działania są, są no bardzo, bardzo dynamiczne, bo Chińczycy i importują, i produkują bardzo dużo robotów przemysłowych. Kolejnym takim nawet Tematem, za, za który zostałem, zostałem no, bardzo schejtowany, to jest to, że Chińczycy próbują, próbują wyprodukować sztuczne macice i niejako produkować, produkować, produkować ludzi. Natomiast, natomiast jest to prawdą, bo znalazłem później potwierdzenie tego jeszcze w kilku, w kilku innych materiałach, że takie działania, takie działania są, są podejmowane, tak i zresztą. Działania w celu uniezależnienia się od, od importu żywności, czyli chcą produkować niejako żywność. Znaczy nie, nie, same, nie same zwierzęta, ale, ale jakby, jakby partie, pewne partie mięsa po prostu chcą genetycznie hodować. Czy to będzie, czy to będzie zdrowe, czy zdrowe, czy nie trudno powiedzieć. Na pewno będzie czyste od wszelkich zanieczyszczeń, jakie są, jakie, z jakimi mamy teraz do czynienia, czyli od jakichś tam. Antybiotyków i zanieczyszczeń, które są w paszy, no ale z kolei tutaj jest ten problem, problem genetyczny. Także Chińczycy próbują sobie, sobie radzić, radzić z tym niżem demograficznym w, ten, w te kilka sposobów. No czy im się uda, jak to będzie? Aha, no i jeszcze to nie jest takie coś, żeby ich paliło bardzo, bo w tej chwili w Chinach jest około, szacuje się, 150 milionów jeszcze ludzi, którzy są zatrudnieni w rolnictwie. Jeśli to rolnictwo się zmechanizuje odpowiednio, na co też idzie, idzie spory, spory nacisk i stąd to również 5G do, do zarządzania autonomicznymi maszynami rolniczymi. Jeszcze 150 milionów ludzi będzie można przesunąć do, do produkcji, do, do usług. KCJW9396 napisał Ciekawe, w jakiej walucie trzyma oszczędności. Ja tam jednak wolę naszą zgniłą demokrację i prawa człowieka. Znaczy, jeśli chodzi o. o, o w, Trzyma oszczędności. Jeżeli chodzi o mnie, to te moje oszczędności latają cały czas po różnych walutach, bo ja, bo ja jestem inwestorem i traderem giełdowym. Więc raz one są w dolarach, raz w Hongkongach, raz część jest w jakimś tam renminbi, czy w innej walucie, czy w jakichś, w jakichś instrumentach, instrumentach finansowych. Natomiast no, jak ktoś woli i demokrację, no to, no to ja na to nic nie mogę poradzić. A co do praw człowieka, to ja mam tylko jest zwykle takie jedno pytanie, na które nie mogę znaleźć odpowiedzi. Bo jeżeli ja mam do czegoś prawo, to ktoś ma obowiązek mi to zapewnić. Jeżeli ja mam prawo do, nie wiem, bezpiecznych ulic, to ktoś ma prawo, to ma, ktoś ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo na ulicach. Jeżeli dla mnie prawem jest y, mieszkanie, to kto ma obowiązek wybudować to mieszkanie, zapłacić i mi go dać po prostu. Po czyjej stronie są obowiązki? Bo tego nigdzie nie znajduję. Także to taka moja mała dygresja co do, co do wszelkich, wszelkich, rodzajów, wszelkich rodzajów praw. Macio Gacio. Jak osoba mieszkająca w Chinach postrzega jakość chińskich produktów? Czy rzeczy eksportowane są gorsze od tych przeznaczonych na rynek wewnętrzny? Czy może ja mam jakieś widy? Jakość wątpliwa. Jak dotykam czegokolwiek, made in China. Jak nowe to ok, po roku na śmietnik. Wszystko zależy od ceny. Od ceny jaką, jaką zapłaci importer i jaką chce się zapłacić kupując powiedzmy bezpośrednio, bezpośrednio w Chinach. Ja wiem, że jak ja kupuję jakiś nożyk powiedzmy do, do taki, taki nożyk monterski, to jeżeli on kosztuje za juana są trzy, to ja wiem, że jak silniej nacisnę to on się cały rozleci. tak? I używam go do cięcia papieru. Natomiast jak chcę Chcę coś konkretnego, no to za taki jeden nożyk trzeba zapłacić z 10 yuanów i wtedy wiem, że ja dostaję, dostaję konkretny produkt. A tutaj często jest po prostu to, że chciałoby się za Juana mieć produkt Rolls-Royce'a. No niestety, niestety to. To jest niemożliwe do, do osiągnięcia, i w Chinach też są koszty pracy, więc te wyroby nie mogą być całkowicie za darmo. Generalnie i na rynku lokalnym, tak samo jak i w eksporcie, zdarza się chłam, zdarzają się wyroby również bardzo dobre. Wystarczy sobie wejść na Taobao taobao.com to jest chiński taki portal i tam sobie wrzucić cokolwiek, można sobie przetłumaczyć w, 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 w Google'ach na chiński, na, nie tylko, na, tylko nie na tradycyjny, ale na chiński uproszczony, wrzucić to i zobaczymy, jaki jest rozstrzał cen na, na, na dany produkt. Nie wiem, ekspres do kawy można kupić od tam 300 juanów czy 200 juanów do kilku tysięcy. Więc co po prostu chcemy? Chiny produkują na cały świat i produkują w bardzo różnych, w bardzo różnych jakościach, i to jest, to jest problem znany od dawna. Jakość generalnie w Chinach się znacznie poprawia, bo wiem, że na przykład te same wyroby, które kupuję coś się tam zepsuło, kupię nowe, to jest to już wykonane dużo lepiej, starannie i ładniej. A niejednokrotnie nie jest cena, cena wyższa, więc przez to, że oni automatyzują produkcję Standaryzują te procesy, no daj, jakoś w Chinach idzie w górę i to, i to od, od dłuższego czasu. De Amrap. Nie wiem, czy gość wywiadu będzie wiedzieć takie rzeczy, ale jestem ciekaw, jak z ochroną środowiska w Chinach w aspekcie prowadzenia Planowania i budowania dużych inwestycji. Pytam, bo w Unii Europejskiej jest prawo, które nakazuje sporządzenie specjalnej dokumentacji środowiskowej opisującej wpływ danych inwestycji, linie kolejowe, drogi, zakłady na środowisko naturalne. Są to specjalistyczne opracowania i na ich podstawie wydaje się decyzje administracyjne pozwalające prowadzić dalej pracę nad projektem inwestycją. Czy coś podobnego funkcjonuje w Chinach, czy może w ogóle nie zajmują się tam problemami ochrony przyrody. Funkcjonuje coś takiego. Ja na, ja na poziomie tak olbrzymich inwestycji, jak, jak, jak linie, drogi, czy jakieś wielkie zakłady, to trudno mi powiedzieć, ale skoro to istnieje na y, poziomie powiedzmy restauracji, gdzie żeby otworzyć restaurację, trzeba mieć trzy dokumenty takie, czyli odbiór ze straży pożarnej, odbiór ze Sanepidu, jak również odbiór z ochrony środowiska. I pamiętam, że musiałem tam spełniać wymogi, jakie oni tam sobie zażyczyli co do, co do ścieków, co do odprowadzenia wyziewów z kuchni i filtrów odpowiednich i tak dalej, Więc żeby otrzymać licencję, wszystkie te urządzenia musiały być, musiały być odpowiednio zamontowane, to było sprawdzane. Więc... Jest na pewno ochrona, instytucje do przestrzegania ochrony środowiska są, no bo tak jak mówię, sam miałem z nimi do czynienia i musiałem od nich licencję otrzymać, aby móc otworzyć działalność restauracyjną. No. Więc na wysokim poziomie jakichś tam wielkich inwestycji na pewno to, na pewno to, to również, to, to również funkcjonuje, zwłaszcza, że od, od kilku lat no jest i oficjalnie powiedzmy kładzie się nacisk na, na ochronę środowiska coraz, Coraz większy. Użytkownik na dobranoc 156. Świetne miejsce dla biznesu w kraju, gdzie są obozy wychowawcze dla mniejszości narodowych poważnie, można tak wybiórczo myśleć. No tak, oczywiście, oczywiście słynna sprawa ujgrów, którzy, którzy, którzy są zamykani w obozach wychowawczych i jest tam ich podobno 50 milionów, nie wiem czy tych ujgurów w sumie wszystkich jest 50 milionów. Także, no, yy, tylko kwestia jest taka, od czego to się zaczęło? Od czego się zaczęły yy, te represje w stosunku do, do ujgurów? O tym nikt, nikt nie wspomina. Że w, w 2014 roku, chyba 1 marca, taka bojówka ośmioosobowa wyrżnęła na dworcu w Kumingu 143 osoby maczetami. 33 chyba zostały ranne, około 140 czy 140, tak pamiętam, chyba 143. I to był jeden z wielu zamachów, jakich dokonali jakie dokonali ujgrowie w, w, w Chinach w ten właśnie sam sposób. Pamiętam, że wtedy we wszystkich, we wszystkich na, na wszystkich dworcach zamontowano prześwietlacze, takie specjalne podesty, gdzie stali policjanci i patrzyli na, na tłum, bo tych zamachów było, bo tych zamachów była cała, cała masa. No i Xi Jinping Wtedy obiecał, że tą sprawę załatwi. No i załatwił, nie tak jak Francuzi, którzy w proteście przeciwko, przeciwko zamachom terrorystycznym zaczęli malować kredą po ulicach, no tylko po prostu postanowił to zlikwidować. W sposób, no, który niestety w, no, polegał na, na represjach w stosunku do tych, do tych społeczności i z tego, co przynajmniej ja wiem, to nie, nie było tam tak, żeby wszystkich ujgurów nagle, nagle prześladowali, ale, ale, no, wzięli się za ostro, za, za tych, za tych ekstremistów, którzy. Którzy, no i przy okazji, oczywiście, no bo dlaczego się te zamachy pojawiły? Bo Uigrowie chcą niepodległości, chcą się oderwać od Chin. Więc nie wiem, jak by się zachowały na przykład władze polskie, gdyby Mazowsze chciało się odłączyć, jakby się zachowywały władze amerykańskie, gdyby, nie wiem, no, Floryda się chciała odłączyć, albo Teksas. No przecież o to wybuchła wojna secesyjna, bo się chciały Stany rozdzielić. Więc, więc fajnie się to wszystko mówi. Tylko mnie do dzisiaj zostaje, z, z, został taki, taki nawyk, że jak idę na, na dworcu w tłumie, to się tak przez ramię trochę oglądam, bo, bo jednak z tyłu głowy jest to, że, że tych zamachów tych zamachów wtedy, wtedy, wtedy było, było sporo. Natomiast jeśli, jeśli chcemy rozpatrywać, Szukamy takiego kraju, który jest sprawiedliwy wśród narodów świata, to nie znajdziemy, bo każdy kraj coś tam za uszami ma, więc gdybyśmy w ten sposób rozpatrywali, to nigdzie nie, nie dałoby się otworzyć, otworzyć biznesu, tak? Bo, bo tutaj są Ulgrowie, bo tam są Indianie, tam gdzieś są Lapończycy, gdzieś tam jest mniejszości jakieś w, w Turcji, z kolei Katalończycy w Hiszpanii, więc no. Takie romantyczne romantyczne, romantyczne zapędy, jeżeli, jeżeli spotykamy się z twardym życiem, niestety trzeba, trzeba nieraz odłożyć. Nie? Łukasz Pirok9088. Mam pytanie o system monetarny. Konkretnie płacenie gotówką, czy jest możliwe? Jak zapatrują się Chińczycy na te kwestie, czy podejrzliwie? Płacenie gotówką, można płacić gotówką, wszędzie. Jest to wszędzie jest gotówka akceptowana. Z tym, że no mogą być na przykład problemy z wydaniem reszty, jeżeli nie mamy WeChat'a. Bo jak mam WeChat'a, no to dam komuś 100 Uanów, on mi wyda na WeChat 30 czy tam 50, czy 43, 50, w zależności ile tam jest reszta. Może być nieraz problem techniczny z, z płaceniem na przykład w takich, w takich barach, no takich, które sprzedają na przykład jakieś napoje, gdzie się podchodzi, sczytuje się QR-kod, Pojawia się od razu mini program z menu, wybieram sobie z menu co chcę. Płacę WeChatem y na swojej komórce. Yy, osobie, która tam stoi, właściwie, właściwie stoi przede mną, jej się pokazuje kwitek na, na drukarce i ona to robi. To, to, co, to co zamówiłem i mi podaje. tak Więc jeśli, jeśli po prostu zaburzę im cały cykl pracy, bo będę wołał kogoś halo, bo ja chciałem gotówką zapłacić, to nie wiem czy oni będą mieli Wydać. No to jest takie kłopotliwe po prostu. Natomiast nie spotkałem się z tym, żeby, żeby ktoś powiedział no, gotówki nie przyjmujemy. Oczy Krokodyla 9770, a jak z opieką medyczną w Chinach? Jak z opieką medyczną w Chinach? No jeżeli chodzi o bazę, bazę szpitali, to w tych regionach, gdzie, gdzie no takich rozwiniętych, czyli tutaj te wszystkie większe, wszystkie większe miasta, no to są szpitale bardzo dobrze wyposażone, czynne 24 godziny, nie ma problemu z, z USG, czy tam jakieś CT, czy wszelkiego rodzaju badania, o drugiej w nocy można. Jak się człowiek na przykład w głowę uderzy, to mogą tomografię mu zrobią o drugiej w nocy w szpitalu bez problemu, bez problemu żadnego. Natomiast jeśli chodzi o, o samą obsługę, no to jest taka, taka bardziej przedmiotowa. Ten lekarz się nie rozczula nad nami, a proszę pana, może to, a może tam, to co dolega krótko na temat, badanie takie, 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 takie. Dobra, zrobi Pan badania, proszę przyjść. No to idziemy, robimy krew, jakieś tam prześwietlenia, czy coś, za pół godziny z tym wszystkim do niego, do niego wracamy, przepisuje receptę, do widzenia panu, czy tam zalecenia takie i takie, czy jakieś tam, nie wiem, masaże, zabiegi, czy cokolwiek. Jeżeli to jest recepta, no to od razu nam to drukuje nam kwitek, skanujemy sobie QR kod z tego, z tego kwitku, płacimy WeChatem czy tam, czy, czy, czy Alipayem. to i w momencie, jak zejdziemy już na dół do, do apteki, mamy do odbioru gotowe, gotowe lekarstwo. Także taki jest trochę, taki system trochę taśmowy, że tak powiem. Do niedawna jeszcze było tak, że w gabinetach lekarskich drzwi były otwarte na, na oścież, więc sobie siedziałeś przy lekarzu, opowiadałeś mu co ci jest, a tam 4 do 5, 6 głów w drzwiach słuchało naszych wszystkich, historii, historii choroby. No po prostu w Chinach choroby, żadne choroby nie są wstydliwe, więc im to specjalnie nie przeszkadzało, ale od pewnego czasu już zauważyłem, że te gabinety są, są jednak za, zamykane. No więc tak troszeczkę więcej tej, tej, tej intymności w, w, tej służbie, w służbie zdrowia zawitało. Więc tak to, tak to, mniej więcej wygląda. Natomiast w jakichś tam rejonach biedniejszych, no to zawsze jakiś lekarz jest. Natomiast no nie ma, nie ma jakichś, czasem jest tak, że trzeba jechać dosyć długo do, do szpitala zresztą no, u, nas, u nas też nie wiem, w Bieszczadach, czy, czy wszędzie są super, super wyposażone placówki medyczne, czy nie trzeba jechać kawałek gdzieś do jakiegoś większego miasta, jeżeli chce się, chce się jakiś, potrzebuje jakichś specjalistycznych badań. Łukasz Szostak, 2696. Uszczypliwy komentarz, uszczypliwe nawiązanie do naszej poprzedniej rozmowy. Podsumowując, w Chinach jest wolność, bo za wpis w mediach społecznościowych wzywają na komisariat, ale cię nie zabiją. Jest też wolność, bo już przelew nie idzie dwa tygodnie. Mam to. Tak, potwierdzam. Nie zabiją, ale potwierdzam również jeszcze jedną rzecz dodatkową: że nie wjadą ci do domu o szóstej rano razem z drzwiami, tak jak w przypadku Antykomora, jak w przypadku yy, yy, akcji Widelec, jak w przypadku akcji z Szogunem i z Dudą chyba też coś było. Więc potwierdzam, tak, nie będzie ani kary śmierci, ani nie będzie wjazdu z drzwiami, jest telefon, żeby przyjść po prostu na, na, na policję. I tyle. A przelew, a przelew nie idzie ani dwa tygodnie, ani tydzień, tylko przelewy idą w czasie rzeczywistym. Karol s 7. Mam kilka pytań. Pierwsze. Jak wyglądają kwestie związane z systemem ubezpieczeń społecznych w Chinach? Ile wynoszą składki i czy są obowiązkowe? Coś AlazUS? zus. Jeżeli się pracuje, no to, to, powinien, to powinien pracodawca płacić, ale można sobie płacić również samemu. Najniższa stawka to jest ubezpieczenie za ubezpieczenie emerytalne to jest chyba 800 juanów, 800 czyli to będzie jakieś tam 500 zł to jest, nabiera się praw po 15 latach opłacania takiej składki. Składka zdrowotna to jest około 400 yuanów, 380. Jest jakieś tam niecałe 200, 250, 250 zł. I tam chyba można dopłacić 50 zł rocznie i wtedy nam z 70%, które pokrywa ubezpieczenie, ten procent skacze do 90%. Jak prezentuje się system opodatkowania osób fizycznych oraz prawnych? Ile wynoszą dane progi podatkowe w zależności od przychodu? Osoby prawne, czyli ten korporacyjny podatek, jest 25%, VAT jest 13,69%, ale nie wiem dokładnie na co, na co jaki. Natomiast 8,5 tysiąca dolarów, mniej więcej dochodu takiego prywatnego, jest zwolnione z podatku. Później, chyba 5 tysięcy, kolejne jest oprocentowane z 5, 3%, i później idzie to do 140 tysięcy co kawałek, po mniej więcej 5%, i około 140 tysięcy dolarów dochód roczny jest, oprocentowany, jest opodatkowany 45%. Czyli jest to progresywna stawka, ale ta kwota wolna od podatku, którą ja podałem, czyli te 8,5 tysiąca, jeszcze ją można zwiększyć przez jakieś tam, są jakieś jeszcze dodatkowe odliczenia, ale ja już tego, tego systemu dokładnie, dokładnie, dokładnie nie znam. Generalnie jest 8,5 tysiąca jest wolne, 5 tysięcy opodatkowane stawką 3%, później jest chyba od 5 do 20 jest stawka 10%, no i to leci później tam co, co 10-5%. Co 140 tysięcy, 45. 45% płacimy. Czy obecny tam odpowiednik Urzędu Skarbowego przychylnie traktuje i rozpatruje formalności przedsiębiorców, czy tak jak w Polsce przyczepia się do wszystkiego? Nie, nie przyczepia się to do wszystkiego i traktuje przychylnie. Mogę podać dwa przykłady. Jedno z własnego doświadczenia, drugie. Drugi to była głośna sprawa w, 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 całych, w całych Chinach. No więc jeśli, jeśli chodzi o taką największą w Chinach, to influencerkę, która się nazywa Via, ona się przerzuciła była piosenkarką, no, i zaczęła później sprzedawać różne towary na, na streamingach. To jest coś takiego jak tyle zakupy, także w czasie rzeczywistym. Nie? I ona pobija wszelkie. Wszelkie rekordy. Ona jednoosobowo robi większe obroty jak cały Kerfur jak cały w Chinach. No i przyłapano ją na złym księgowaniu podatku. No i wyliczono jej zaległości w wysokości coś 220 milionów dolarów. No za takie zaległości podatkowe prawdopodobnie, no nie wiem, w Polsce by pewnie poszła siedzieć. W Stanach, by dostała wyrok pewnie taki jak MADow, natomiast Chiński Urząd Skarbowy wezwał ją do zapłacenia tej kwoty i to wszystko. Ponadto wezwał, jeżeli ktoś, bo tam była sprawa, ja nie znam tego dokładnie, ale wiem, że była księgow... ten dochód został źle za, źle za zinterpretowany. Według Urzędu Skarbowego było inaczej, według jej było inaczej. Okazało się, że jest to sposób bardzo popularny wśród wielu influencerów, więc zostali wezwani do tego, żeby po prostu się zgłosić, przeliczyć, zapłacić i bez żadnych konsekwencji, że tak powiem, karno-skarbowych się to, się to, się to odbyło. Jeśli chodzi o tą kwotę, no 220 milionów to sporo, ale trzeba powiedzieć, że ona sprzedała w ciągu jednego dnia sprzedała chyba na kwotę 800 milionów dolarów. Na live streamingu w ciągu jednego dnia. To był chyba jej rekord, bo finans są takie, 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 oso takie zakupowe, jakby festiwale, że na przykład 11 listopada cztery, cztery jedynki i wtedy wszyscy robią promocje, przygotowują. To jest taki czarny piątek, jakby. Przygotowują promocje, że dzisiaj coś kosztuje 20 Juanów, a właśnie w tym dniu od tej i do tej godziny będzie kosztowało 18, 15 czy tam ileś. No więc ona ona licząc, licząc jej prowizję, to, to prawie na ten podatek była w stanie w ciągu jednego, tego jednego dnia zarobić, więc to też nie jest jakoś tak, żeby ją, żeby ją po prostu odarto ze skóry, tylko to była kwota faktycznie wyliczona z jej, z jej dochodu. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to miałem taki problem, że że nie miałem odbioru ze straży pożarnej w swojej, w swojej restauracji i właściwie huśtałem się z tą strażą pożarną prawie rok. To się zeszło w, z, ze zmianami politycznymi, zmianami, jeszcze do tego w kantonie jakiś, jakiś pożar chyba, chyba, chyba wybuch i no i niestety Niestety bardzo restrykcyjnie zaczęto patrzeć na to, na, na te przepisy przeciwpożarowe, a dodatkowo ja miałem takiego pecha, że firma, która mi to ogarniała, po prostu gdzieś się zawinęła i, i, i zniknęła. I prawie rok mi zeszło, żeby się, żeby tą licencję dostać. No w międzyczasie niestety, no miałem kontrakt podpisany na wynajem i ta moja restauracja cały czas działała, no bez tego bym po prostu zbankrutował, bo musiałem płacić i ludziom, musiałem płacić wszystko, więc ten urzędnik skarbowy do mnie przychodził chyba ze trzy razy w tym okresie. I dlaczego ja nie płacę? No więc ja im pokazywałem kwitek, że ja bardzo chętnie bym im zapłacił, ale ja mam, że tak powiem, sprawę, sprawę jak to mówił Dyzma, w załatwianiu. Skoro się wykazałem tymi kwitami i tym, że mam odbiór ze, ze, z, z sanepidu i z, z ochrony środowiska, no więc nie byłem, że tak powiem, nie chciałem, nie chciałem tego robić na czarno, co mogłem wykazać, no miałem kwit złożenia dokumentów również w tej straży pożarnej, no i tak się właśnie z nimi woziłem prawie, prawie rok czasu, a to była restauracja, no tak jakby przyrównać do Warszawy, no to gdzieś tam koło domu tak? w centrum, czyli w samym sercu nie byłem gdzieś tam jakoś, jakoś schowany, no i prawie rok prowadziłem to. Nie zamknięto mi tego, nie, nie zlikwidowano. No ale później kolejne, kolejne ileś, ileś lat, no byłem grzecznym podatnikiem i wszystko płaciłem tak, jak, tak, jak trzeba. Natomiast gdyby mnie, gdyby mnie, gdyby wtedy na siłę wyegzekwowano, starano się ode mnie, no to właściwie nie, nie było możliwości wyegzekwowania podatku. Jedynie co to było, to było zamknięcie tej restauracji. No i tyle doprowadzenie mnie do bankructwa. Przez właśnie te formalności związane ze, ze, ze Strażą Pożarką. To była dosyć głośny, głośna sprawa. Właśnie wtedy były, były kilka pożarów się wydarzyło, takich większych w kantonie, więc oni po prostu jakby oszaleli. Tak? No i tu ja, moje kłopoty z tą, z tą firmą, która robiła to, tę dokumentację całą, więc no, taki, taki pech. Ale no, i gdyby, gdyby się przyczepili, to mogli mnie po prostu zdmuchnąć z planszy jednym. Jednym ruchem. Jak wyglądają sprawy ze związkami zawodowymi, o ile występują, płacą minimalną, regulacjami pracowniczymi oraz całą polityką socjalną państwa? Jeśli chodzi o związki zawodowe, to z tego co wiem, to one chyba nie występują. Yy... Jeśli chodzi o płacę minimalną, no to płaca minimalna to jest właściwie do obliczania tych ZUSów i, i tych wynagrodzeń, bo za takie pieniądze to nikt nie, nikt, nie będzie, nikt nie będzie pracował absolutnie. Więc ona jest całkiem, całkiem jakby poniżej, poniżej rynkowych, rynkowych, standardów, więc nie ma tutaj nie ma to, nie ma to jakby żadnego, żadnego wpływu na realne płace. Natomiast na realne płace ma wpływ konkurencja, bo ja tak miałem średnio raz, dwa razy w roku, że załoga przychodziła i mówiła szefie, trzeba dołożyć, bo jak nie, to idziemy. Bez napinki, no po prostu tamo jest nowa restauracja i na drzwiach wisi, ile, ile chcą zapłacić, nie? I tyle, jak się nie zapłaci, to pracownicy idą i koniec. Więc w Chinach bezrobocie jest, ale jest bezrobocie dla tych, którzy chcą furę, skórę i komórę, tak? Natomiast ci, którzy nie boją się pracy, to... Tych rąk do pracy jest po prostu ciągle mało. Jak wygląda podejście Chin w cudzysłowie lewicowych idei, takich jak gender, weganizm, ekologizm czy feminizm? Jeśli, to raczej jest to temat bardzo mało obecny, bardzo mało obecny w mediach, nikt nikogo nie prześladuje za to, czy co tam w domu wyprawia, czy je, czy je sobie e, mięso czy nie je, Wegańskie restauracje istnieją, a najczęściej prowadzą je buddyści, bo oni nie jedzą niczego, co jest żywe, więc, więc tylko, tylko roślinki można, można, można po prostu się w ten sposób stołować. Ekologizm, no, przyklejania raczej jakiegoś takiego i blokowania, blokowania to chyba nie ma, bo władza na to by nie pozwoliła na, na, na po prostu zakłócanie ruchu. Ruchu ulicznego, czy, czy jakieś takie ekscesy, po prostu? Przemoc 7816. Z całym szacunkiem dla Pana, ale uważam, że osoba, która związała całe swoje życie z Chinami, nie ma obiektywnej perspektywy na panującą sytuację. Dlaczego miałoby takiej osobie zależeć na opowiadaniu o problemach gospodarczych Chin? No, ja takie zdanie spotykam tylko, jeżeli chodzi o Chiny, bo na przykład, jakby ktoś mieszkał 30 lat w Ameryce, no to byłby wyrocznią, jeśli chodzi o to, jak jest w Ameryce. Więc Amerykanina, jakby gdybyśmy zapytali Amerykę, no to nie, nie damy mu. Nie, nie, nie spotkałem się z zarzutem, że ten człowiek związał swoje życie ze Stanami Zjednoczonymi, więc nie ma, nie ma, nie ma obiektywnego pojęcia. No, można oczywiście słuchać osób, które które się naczytały o, o Chinach dużo i, 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 są, i są ekspertami nieziemskimi. No. Ale na przykład ja to bym wolał rozmawiać z kimś, kto był na Księżycu, niż z osobą, która się na, na temat Księżyca naczytała. No to co kto lubi. Ja mówię to, co, to, co widzę, to co, to, co mam, to, co mam, że tak powiem, to, co widzę za oknem, to, co w dużej mierze opieram, to moje wypowiedzi na własnych doświadczeniach. Tym, czego doświadczyłem na, na własnej skórze. Także, jeżeli ktoś to, w to wierzy, no to, to dobrze. Jeżeli nie, no to, no to może, może sobie znaleźć inne osoby, które, 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 które będą mu serwować taki przekaz, jaki, jaki akurat mu pasuje do obrazka. No, ja to widzę tak. Dla mnie to tak wygląda. No Tyle, no co, cóż więcej mogę powiedzieć. Nie mam, nie wiem, nie piszę książek na temat Chin, nie utrzymuję się zupełnie z innych, z innych rzeczy, więc to tak sobie amuzom rozmawiamy. Ja z tego nie mam, nie mam żadnych żadnych profitów. Po prostu denerwuje mnie to, że, że w mediach jest przedstawiany obraz Chin, który mi nie pasuje do tego, co widzę za oknem. Kingof4x. Dzień dobry, ja mam pytanie odnośnie krypto. Jak to wygląda na ten moment, jeżeli chodzi o Chiny, i rynek krypto. Rynek krypto jest dla Chińczyków zablokowany. Właściwie to znaczy, no, nikt nikogo, nikomu nie, nie zamknie do więzienia za posiadanie bitcoina. Natomiast jeżeli chcielibyśmy z banku zrobić przerwę na jakąś giełdę krypto, to ten przerw zostanie. Zostanie zablokowany. Natomiast, jeśli ktoś umie sprytnie to obejść, na przykład, sobie wyjedzie do, do Hongkongu, założy sobie tam konto, przeleje sobie tam pieniążki i stamtąd będzie, będzie działał w domu, użyje VPN-a, żeby zmienić swoje miejsce, swoją alokację. To da, się to da się to obejść, ale za to nikt nikogo nie będzie specjalnie jakoś tak ścigał, że Jezu, ty masz bitcoina, to cię zamkniemy, wjedziemy ci z drzwiami, czy tam cokolwiek ci zrobimy za to. Nie. Tomasz Trzaj na 10. O, to w ogóle, jeśli nie jest to zbieżność, to jeden z naszych byłych gości na kanale nam zależy, więc pozdrawiamy Tomka. Jak wygląda życie osób z niepełnosprawnością w Chinach? Widać w ogóle takie osoby na ulicach, niewidomi lub na wózkach, bo domyślam się, że takie niepełnosprawności będą rzucać się bardziej w oczy. Tak, nie ma tych osób jakoś dużo, bardzo, ale widać, widać te osoby. Znaczy, w terenach jakichś wiejskich, takich niezurbanizowanych, nie, nie no to pewnie, pewnie byłby kłopot. Natomiast w dużych miastach, na nowych osiedlach, wszędzie są podjazdy, yy, wszędzie są yy, do wszystkich wejść do metra, są windy. Jeżeli nie ma normalnej windy, to jest taka winda na, na schodach, taki podest podjeżdża, że można sobie. Wsiąść wózkiem. Na chodnikach wszystkich tych korytarzach, w metrach są te prowadnice dla, dla niewidomych. Wszędzie są toalety dla, dla, dla niepełnosprawnych to jest standard. Także zawsze jak są dwie normalne toalety, to jest trzecia. Trzecia dla, dla niepełnosprawnych. Tak to wygląda. W autobusach, w autobusach nie ma podestów. Z tego co pamiętam, być może w tej chwili są, ale u mnie na wiosce nie ma, w kantonie, jak byłem, to nie widziałem, żeby były te, te, te windy na, na wózki. Natomiast jeśli chodzi o, o Sabłe i o metro, to tak, to nie ma problemu. Łukaszko 7853. Może się nie rozpadną, ale na pewno nie będą się bogacić i wyrastać na innowacyjne państwo pod względem na np. półprzewodników w takim tempie jak przed pandemią. Szanowny gość, nie narzeka na sytuację tam, bo mu osobiście jest dobrze. Ale nie wierzę, żeby nie było tam osób, które nie narzekają. Oj, no narzekanie to jest podobnie jak, jak, jak i, i naszą cechą narodową, to trochę jest ich Chińczyków, także oni na, do narzekania to sobie, to sobie, znajdują masę, masę różnych rzeczy. Natomiast jeśli jeśli chodzi o innowacyjność Chińczyków, no, to przed pandemią, przed pandemią, no, kraj się rozwijał trochę lepiej. W tej chwili, no, przesiadło po pandemii i przesadzili trochę. Uważam, że przesadzili. Jak w pierwszym momencie było wszystko okej, okay, nie? No, bo wiadomo, że ten COVID był bardziej zjadliwy, to później, jak już te, te ostatnie odmiany COVID, a to, to była lekka grypa. A oni dalej, dalej trzymali te, te lockdowny bardziej, bardziej restrykcyjne niż, niż za pierwszym razem. Także ja to. Krytykowałem, i to są moje wypowiedzi, gdzie mówiłem, że to po prostu jakiś, jakiś chiński gen samozniszczenia się chyba u nich odpalił czy, czy, czy coś. No, nie wiedziałem dlaczego. No ale ludzie trochę poszumieli i, i właściwie z dnia na dzień COVID, COVID odwołano. No ale co się stało, to się nie odstanie. Te biznesy, które popadały, to popadały. No ale największym problemem, czy problemem, jest no, no, ten PR, który, który Stany Zjednoczone robią, no i, i, i restrykcje. Ale. Ale już widać tego efekty, no tak? Jak efektem na przykład tego, że Chińczyków, gdzie uważano ich, że są za bardzo wścibscy i wywalono ich ze, ze współpracy z NASA. Efektem tego było powstanie chińskiej stacji kosmicznej, gdzie teraz niedługo stacja NASA się, jej żywotność dobiega końca i Chińczycy będą jedyni, którzy będą mieli międzyorbitalną stację, tak? Jeśli chodzi o chińską innowację, no to. To weźmy sobie po prostu dane. No jejku, tu, tu, nie, tu nie trzeba specjalnie jakoś tak cudować, bo jest World Intellectual Property Organization, WIPO, i tam oni robią ranking globalny. No i Chiny w, w, w roku 2021 były na 35 miejscu, a w tym roku są na 11 miejscu. Z kolei, z kolei na przykład, Australian Strategic Policy Institute. To jest instytut, który jest również finansowany ze Stanów Zjednoczonych. Zrobił badania dotyczące. Oni w ogóle porównują jakby, porównują ekonomię, kraje. Bardzo fajna strona, ale z, zrobili badania, y, wzięli pod uwagę 44 obszary technologiczne. I wyszło im, że w 37 obszarach Chińczycy są lepsi niż Stany Zjednoczone. Więc to z tą innowacją to trochę tak. no... Nie do końca, że nie są, nie są innowacyjni. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość patentów, to Chińczycy złożyli chyba w tamtym roku, w 2022 coś 4 miliony patentów. I mówi się, że jakość tych patentów jest coraz lepsza, coraz więcej jest takich, no, że tak powiem, konkretnych, konkretniejszych patentów. A a teraz owoce tych no, blokady, blokady chipowej? No to Shanghai, eh, Shanghai Micro Electronic Equipment Group chyba, eh, zapowiedzieli, że zrobili własną maszynę. już Całkowicie zrobioną w Chinach, i w tym roku jeszcze zaczynają produkcję chipów. Wprawdzie 28%. Tych nanometrowych, czyli stare, jakby stare, ale zrobili własną maszynę. Nie muszą kupować maszyny, tylko mają, mają swoją. I no, jeżeli zaczną, zaczną masową produkcję tych 28, no to w pewien sposób się też uniezależnią, bo w tej chwili 80% chipów to jest właśnie te duże, no bo tam w lodówkach, pralkach, samochodach wszędzie się wykorzystuje te starsze. No. Druga sprawa, skupili, skupili ze, ze świata, ile się dało tych starszych maszyn. Tych opartych o to technologię DU, DUV. Podrasowali to trochę i są w stanie na tym robić już chipy wielkości 7 nanometrów. Tam wiadomo, że ta produkcja je tych, na tych maszynach jest dużo droższa, bardziej więcej jest, więcej jest wadliwych egzemplarzy, ale są w stanie je sobie zapewnić w obszarach, gdzie ten, te chipy będą potrzebne bez bez względu na cenę są w stanie je sobie je sobie same zrobić. Poza tym na R&D wydają Amerykanie chyba wydają 600 miliardów czy 700, a Chińczycy coś 500 czy 450 jakoś tak. Ale biorąc pod uwagę siłę nabywczą dolara w chinach i w, w Stanach, no to no to te te nakłady są bardzo drogie, więc, bardzo duże, więc no będą starali się ścigać. No to, jest, to jest wyścig. Tak jak był z Rosją o, o wyścig był wtedy o zbrojenia, tak jak, był, tak jak jest wyścig teraz o kosmos, to będzie i wyścig technologiczny. No jedni, jedni będą próbować drugich za, zatrzymywać. No ale, ale, ale nie wiem, czy Amerykanom się to uda, bo z Japonią im się udało przez plaza Agreement, a no Chińczycy się nie. Nie chcą, temu, nie chcą temu podporządkować. Ja przede wszystkim twierdzę jedną rzecz, że Hetman Zamoński miał rację. I takie będą rzeczy pospolite, jakie ich młodzieży chowanie. I takie będą Stany Zjednoczone, i takie będą Chiny, jakie ich młodzieży chowanie. Czyli jakie, jakie wychowanie, jaka edukacja. No i teraz sobie trzeba, trzeba sobie porównać, w jaki sposób edukowani są, jak się edukują Chińczycy a jak się edukują młodzież na, na Zachodzie. No jednak, jednak ta, ta, to parcie na, na, nauki, na nauki ścisłe w, w, na Zachodzie nie jest tak mocne jak, jak w Chinach. Widzimy to po, po olimpiadach, gdzie właściwie wszystkie te olimpiady, olimpiady z przedmiotów ścisłych no, Wygrywają, wygrywają Azjaci. Tu jest zupełnie inne podejście do nauki. To jest bardzo ważna rzecz, na której się nie żartuje, która, która no, stanowi o przyszłości i to każdy o tym wie i, i dużo poważniej jest to traktowane niż, niż powiedzmy nasze standardowe rzucanie kamieniami w, na szkołę. Także pod tym względem, no nie wiem, jeśli Zachód, Zachód się nie, nie, nie obróci w tę stronę, żeby, 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 żeby zacząć, żeby nie szukać po prostu kogoś, kto za nas odwali czarną robotę, tylko, tylko, tylko zacznie się reindustrializować i kształcić swoje kadry. No to uważam że, uważam, że dalej zachód ma bardzo wielką szansę, bo w wielu dziedzinach no, Chin, nowych dla Chińczyków my mamy z tym do czynienia od, od wielu lat, mamy lepsze tradycje. No i jednakże no, obowiązywanie, jak powiedział Gajsor Mao, obowiązywanie fałszywych ideologii pokrywa się z, z obszarami biedy na świecie. No, więc, więc ja bym tutaj, ja bym tutaj jednak, jednak Postulował, żeby, że, że, nie, że wszystko jest w Google'ach i sobie można znaleźć, i, i uczymy dzieci, jak, jak, sobie znaleźć informacje w Google'ach, bo ja próbowałem na przykład w ten sposób sobie zaprogramować prosty, prosty, system transakcyjny. No i co z tego, że sobie znalazłem w Google'ach, jak się to robi, i, wy, i sobie wygooglałem dokumentację. Jak i tak musiałem się miesiąc czasu uczyć, w jaki sposób tą dokumentację przeczytać, no. Więc więc to nie jest tak, że, 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 że dzieci mogą się uczyć spontanicznie w demokratycznie zarządzanych szkołach tego, czego chcą i, i to one oceniają nauczycieli, a nie odwrotnie. Bo z tego nic nie będzie, no po prostu trzeba się pewnych rzeczy nauczyć, trzeba mieć pewną wiedzę wbitą w, w, w głowę. I koniec, i wtedy można sobie w Google'ach szukać różnych rzeczy. No. Można sobie korzystać z czata GPT, tylko trzeba się wiedzieć, jak go zapytać. Jak ktoś się nie umie posługiwać klawiaturą od komputera na przykład, nie pisze szybko, no to, no to też mu zejdzie dwa razy dłużej niż e, nawet przy takiej nieposiadaniu nie takiej prostej. Prostej, prostej umiejętności, jak pisanie bez, bezwzrokowe. Ale żeby się tego nauczyć, to trzeba ileś godzin siedzieć i ćwiczyć i klepać. Tak samo jak i na gitarze. Nie da się nauczyć, co z tego, że ja sobie tutorial wezmę, jak ja muszę ileś godzin spędzić nad tym, żeby się po prostu, żeby się po prostu wyćwiczyć do, do tego czy do, czy do innego. Więc nie ma tutaj drogi na, na skróty, uważam, i, i ten, ten model tradycyjny. Nauki był taki na przykład, jaki, jaki był w Polsce, w, między, w Polsce międzywojennej, kiedy to polska matura była w Europie bardzo wysoko ceniona. I trzeba powrócić do, do tych wzorców, a nie szukać jakichś ideologii, które nam po prostu wytłumaczą, dlaczego możemy zostać nieukami. Użytkownik sernik z rozynkami zadał dwa pytania. Od razu przeczytam obydwa, bo, bo się ze sobą wiążą. Dlaczego na YouTubie tak mało jest Polaków żyjących w Chinach, którzy krytykują KPH, komunistyczną partię Chin? Czy nie boli pana język od ciągłego gryzienia się weń? A czy panu nie przyszło do głowy, że ja się nie muszę gryźć w język? A ci Polacy, którzy nie krytykują KPH, to po prostu może nie za bardzo mają za co ją krytykować? No to, bo tego nikt nie bierze pod uwagę. Ja wiem, że to jest pytanie z tezą, tak? Od razu. Ale, no, jest masa Polaków, którzy tu mieszkają. I to jest właśnie dziwne, że ci, którzy tutaj mieszkają, to jakoś się nie wypowiadają źle o Chinach. A ci, którzy tam sobie czytają książki i, i, i siedzą gdzieś po innych, po innych kontynentach, no to im wiecznie znajdują jakieś, 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 jakieś czarne strony i tylko czarne strony, bo jeżeli policjant kogoś w Chinach uderzy, no to jest wielki, wielki problem, bo to jest okropny zamordyzm, a jak w Stanach kogoś udusi, to to jest tam. No tak się zdarzyło niestety. I już. Black Swan 3327. Gdzie można ściągnąć chiński kodeks karny? Gdzie można? Ja nie wiem czy w Chinach jest jednolity taki dokument, jaki jest, jakim jest kodeks, kodeks karny. Ale wystarczy wpisać w Google'ach Chinese Criminal Law i znajdzie się. Drone 1 of 4, one of 4. Jak wygląda system podatkowy w Chinach? To już trochę o tym było. Jak wyglądają terminy płatności itp. Jak ustala się płatności między firmami? To też są na przykład dwa tygodnie na płatność, czy natychmiastowo? Jakie są różnice w prowadzeniu interesów? Bardzo, bardzo to, jest, bardzo to jest różnie. Jeżeli na przykład jesteśmy stałym, stałym odbiorcą, no to są terminy i miesiąc, i dwa, i dwa tygodnie. Jeżeli nowym, no to, no to, no to niestety trzeba płacić od razu. Bardzo podobnie to wygląda wszystko jak, jak w Polsce. W Chinach bardzo dużo się zamawia przez. Są specjalne portale. Takie jak, jak na przykład Taobao, to jest Detal, to jest również taki portal hurtowy, gdzie można zamawiać duże ilości różnych podzespołów, jakichś tam części czy, 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 czy gotowych wyrobów w cenach, w cenach hurtowych. Po prostu trzeba kupować większe ilości i to się odbywa na takiej samej zasadzie jak i na Taobao, że otrzymujemy towar. Towar oczywiście możemy tam do kilku dni bez podania powodu zwrócić. Pieniążki są przez okres chyba dwóch tygodni trzymany przez na koncie portalu, Więc, a jest, z kolei jeśli my do dwóch tygodni nie, nie, nie zwrócimy tego towaru, ani nie, nie będziemy tam składać żadnych reklamacji, no to przyjmuje się, że transakcja jest, jest dokonana, czyli jakby pośredniczy ta, ta trzecia strona, ale w, w, w relacjach takich bezpośrednich to zupełnie bardzo podobnie jest tak jak u nas. Krzysztof Jankowski, 7111. Co Chiny produkują, co jest stricte ich produktem, do którego doszli sami, nie rąbnęli technologii, nie polepszyli, tylko zrobili coś, czego źródłem są dla reszty świata. W sensie, od jakiej technologii zależą pozostałe państwa? Trudno mi powiedzieć o co tutaj chodzi, ale na przykład można sobie w, w Wikipedii znaleźć Chinese, Chinese invention. Albo Chinese Discoveries. I tam jest alfabetycznie podane kilkaset różnych wynalazków, które są oryginalnie, które oryginalnie pochodzą z Chin. Od tam czasów zamierzchłych, starożytnych. Natomiast jeśli chodzi o o te o czasy obecne, no to takich inwencji technologicznych w sumie nie ma, nie ma dużo, bo wszyscy, żeby coś od. Od samego początku. No, no, takim czymś w Chinach na przykład jest fuzja jądrowa, tak? Jest. Yy, 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 no. Ten, no. Elektrownia torowa. Zamiast uranu używa się używa się toru. I takie yy, i takie bloki już, już chyba funkcjonują. Nie wiem, czy A, chyba jeden dopiero. Ale jest, wiem że, wiem, że działa i to w jakiejś takiej nie jeszcze całkiem przemysłowej skali, ale, ale jest. No więc to by były te takie technologie, które, które, są, które są bardzo innowacyjne. Natomiast, natomiast przecież wiadomo, że, że wszyscy wszystkich kopiują, poprawiają, polepszają, ulepszają więc jakichś wynalazków takich typu, typu samolot. To w, w, w ostatnich czasach no naprawdę ciężko jest je ciężko znaleźć, no bo telefon wymyślił Bella, teraz od tego telefonu doszliśmy do, do komórek przez, przez polepszanie. Ale tutaj jest też pytanie z tezą. Robnięcie technologii. Proszę mieć na względzie to, że przepisy, jakie były w Chinach, od, zniesione nie tak dawno, Mówiły jasno, że żeby inwestować w Chinach, chińska strona ma mieć 51% i ma się to wiązać z transferem technologii. Więc widziały gały, co brały. Więc jeśli się tutaj budowało fabryki i przenosiło się, transferowało technologię, to trudno się teraz dziwić, że Chińczycy to wykorzystali. Wiadomo, że część technologii jakaś tam została, została na, lewo, na lewo ukradziona, ale taka sama dokładnie narracja Obowiązywała do, w stosunku do Japonii w 80 latach. Też japoński, japoński przedsiębiorca to był, to był oszust i złodziej, i tak samo handlowiec był, był oszustem. Tak to było przedstawiane, dokładnie tak samo jak jest, jak jest w tej chwili. Tylko mówię, zapomina się o transferze technologii. Zapomina się o tym, że jedna trzecia zagranicznych studentów w 90 latach w Stanach. To byli Chińczycy i Amerykanie ich sami nauczyli wielu rzeczy. Więc to, że teraz oni rozwijają tą wiedzę, no to chyba nikogo nie powinno, nie, nie powinno dziwić. Natomiast jeśli chodzi o kopiowanie różnych rzeczy w Chinach, no to jest, to jest to, to się odbywa nawet na poziomie takich. To widać na targach, na przykład porcelanowych, że jeżeli ktoś ma nowe wzory, to je trzyma za firanką i nie chce pokazać innej fabryce. I jeżeli tam za to, za, to, za to przepierzenie wejdzie Chińczyk, to zaraz jest krzyk, co on tutaj szuka. No, jeżeli wejdzie, wejdzie nie Chińczyk, no to znaczy, że to jest klient, to proszę bardzo, pan siada. Ale też nie pozwolą ci nawet zdjęcia zrobić. My wyślemy panu zdjęcia mailem. Wyślą, ale po żebyś nie zrobił zdjęcia i nie poszedł do dziesięciu innych stoisk dookoła, żeby ci dali cenę na przykład lepszą i żeby te wzory nie wypłynęły, gdzie oni za to musieli zapłacić, powiedzmy, jakiemuś, jakiemuś designerowi. Jest y, tak, że ta sytuacja się z roku na rok polepsza, ale było tak. W tej chwili. W tej chwili nawet na targach są stoiska, są specjalne biura, że proszę zgłaszać. Jeżeli widzicie jakieś plagiaty, czy cokolwiek, proszę, proszę, e, proszę zgłaszać. Więc to ta sytuacja się już radykalnie poprawia od, od już lat. Natomiast natomiast e, to technologii, to tak nie jest, jak mówię, nie jest do końca, do końca i w stu procentach i że wszystko, tak? Na pewno, w, ale też podobnie zachowywały się, za, zachowywała się i Malezja, i Tajlandia, i Japonia, i Korea w swoim czasie też były, też były głośne, głośne tego typu, tego typu sprawy, więc nie jest to tylko. Tylko domena, domena Chin. Chiny są największe, więc są największym zagrożeniem, więc dlatego przy, no, przyszywa się im gębę taką, taką jaką, się, jaką się przyszywa. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Dlaczego nie ma migracji w kierunku Chin, tylko raczej w innych kierunkach? Czy wynika to z ograniczeń tego państwa dla imigracji, czy też są jakieś istotne wady tego państwa? Z wywiadu wynika, że jest genialnie. Zamknęli na chwilę, ludzie protestowali i otworzyli. Pociągi, tylko najszybsze, są niedostępne dla złych kredytobiorców. Rozpoznawanie twarzy jest dobre, bo pomaga uspokoić ruch. Generalnie genialne państwo, w którym wszyscy chcieliby żyć, ale nie mogą, bo jest dla wybranych. Pytanie znowu, pytanie znowu z tezą, dlaczego jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle. Jeżeli chodzi o, no to po kolei jedźmy. Emigracja, Chiny nie, nie wpuszczają emigrantów yy, takich no, typowo ekonomicznych. Ja jako obcokrajowiec nie mogę pracować jako kelner, czy jako jakiś, nie wiem, zamiatać ulic. Mogę przyjechać tutaj, otworzyć firmę lub mogę wykonywać pracę, w której, której mam doświadczenie większe niż powiedzmy Chińczycy. Gdybym chciał uczyć polskiego na przykład, no to spokojnie mógłbym, mógłbym uczyć, bo, bo jestem, to jest mój język ojczysty, więc mogę, mogę native speakerem jestem, tak. I jeżeli i y Pamiętam, że w momencie jak Chińczycy zamrozili wizy, to były na, na Wejczacie, na, na, na grupach się pojawiały oferty, że zapłacę 20 tysięcy dolarów, żeby mi ktoś załatwił tylko chińską wizę, no, żebym, żebym wjechał. Tak? Więc to nie jest tak do końca, że, że, że tutaj się, że Chin, z Chin się tylko ucieka, a ja, ja to opowiadam jakieś, jakieś dredy małe. Zresztą Powracam jeszcze do innych, proszę sobie pooglądać inne kanały Polaków, którzy tutaj, i to nie tylko Polaków, ale i z, z innych różnych nacji, co mówią, co mówią ci, którzy, yy, ci, którzy, mieszka, którzy mieszkają, mieszkają w Chinach. Natomiast z Chin często uciekają osoby, które no, w jakiś sposób nielegalny zarobiły trochę pieniędzy na jakichś łapówkach, na jakichś numerach, sztosach i tak dalej. No i chcą uciekać, a po na Zachodzie, na zachodzie zgrywają później bardzo bardzo prześladowany chociaż nie twierdzę że jeżeli tak jak mówiłem w pierwszym odcinku że jeżeli się nie walczy z władzą to walcza, władza nie walczy z tobą jak zaczyna z nią walczyć no to ona, ona zaczyna walczyć, walczyć z tobą no to jest, to jest taki takie tak tu jest i koniec no więc coś trzeba E, trzeba po prostu albo, albo to nam odpowiada, albo nam nie odpowiada. Ja na przykład wolę, wolę, wolę to, że, że mi nikt nie trzyma łapy w kieszeni aż po sam po okieć. Jak się pomylę o 5 o złotych na, na picie, to mnie będą ścigać do śmierci. No. Więc e, trzeba, trzeba można sobie wybrać kraj, w którym się chce, w którym, w którym chce się żyć. Co tam jeszcze było? Kopiowanie czyjś. No to już. To mamy, tak. Jeszcze mam pytanie. Jedno Daniel Dominik 647. Czy sam język angielski w Chinach wystarczy, żeby tam normalnie żyć, mieszkać i pracować? Z samym językiem angielskim może być, może być kłopot, bo w Hongkongu już prędzej, tak? Natomiast nie robiłbym problemów z jakiegoś podstawowego, podstawowego opanowania języka chińskiego. Chiński język mówiony jest bardzo prosty, zwłaszcza dla Polaków. Dlaczego? Dlatego, że w chińskim występują właściwie 1 do 1. wszystkie te nasze dziwne takie głoski. Szy, czy, si, ci. No zwróćcie uwagę, Xi Jinping to jest S z kropeczką, pisze się X, ale czyta się jako si. Jako Shenzhen to jest normalne Szy. Tak, Xiaomi, Chaozhou, to jest polskie czy ciągli na przykład to jest, to jest, to jest D i, i Z z kropeczką także a poza tym język mówiony jest bardzo prosty nie ma w ogóle liczby mnogiej nie ma czasów. Jest operator czasu przyszłego, operator czasu przyszłego, operator czasu przeszłego. Pytania się tworzy przez, przez słówko posiłkowe, pytające. Więc język, język generalnie jest mówiony, jest bardzo prosty. Zapis fonetyczny jest w pinin, czyli według głosek głosek angielskich łatwy do opanowania przez nas, natomiast nie przesadzałbym z, z jakąś wielkoś, wielką dbałością o, o tony, bo, bo te, przeważnie ten sam wyraz, jeżeli on jest w czterech tonach, to te znaczenia są bardzo odległe, więc chińczyk może się uśmiechnie, ale, ale, ale zrozumie o co, zrozumie o co nam chodzi. Ja mówię o takim podstawowym komunikacyjnym, komunikacyjnym poziomie, to można opanować, zwłaszcza jak się jest w Chinach, to nie wiem w miesiąc. No to ciekawe. To na sam koniec jeszcze jedno pytanie, nie od naszych widzów, ale ode mnie. Otóż w ostatnich dniach trafiłem na materiał wideo takiego, już nie pamiętam skąd on jest, chyba z RPA, twórcy o pseudonimie Serpensa. On długie lata mieszkał w Chinach, teraz już się wyprowadził. Natomiast co jest ciekawe, twierdzi, że znowuż wróciła sprawa tego tak zwanego gutter oil. To jest taki jakby olej wyciągany niejako ze ścieków i potem używany ponownie w restauracjach, niesamowicie niehigieniczna sprawa, wręcz no skandaliczna, gdzieś tam kiedyś rzeczywiście to się prze przewaliło przez internet również Polski, natomiast później stanęło na tym, z tego co pamiętam, że były za to nawet kary śmierci i po sprawie. On tymczasem twierdzi, że to teraz ponownie wraca, głównie przez to, że jest kryzys. Ludzie w Chinach są przyzwyczajeni do tego, że jedzenie na ulicy ma być tanie. No i ci, którzy są w tej branży, znowu do tego typu metod się posuwają. Co o tym sądzisz? Czy to prawda, czy to nieprawda? Trudno, trudno mi powiedzieć, natomiast wiem, że były afery z tym związane dosyć mocno. Były wyroki śmierci. Wiem, że jeden wyrok chyba nie był wykonany, on tam w końcu chyba dostał zamianę na, 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 na dożywocie, natomiast tam, bo to była jakaś szajka, to było już tak do, na, na, na dosyć sporą skalę, to tam dostawali chyba po 15, po 15 lat, więc, więc dosyć surowo. Zostały zmienione przepisy, ale widać, no to nie wystarczyło. To nie wystarczyło. W tej chwili no, branża restauracyjna się odbija najszybciej ze, ze wszystkich, bo tam chyba nawet wzrost był ostatnio czytałem rok do roku o od, od, od 20%, chyba w drugim, w drugim kwartale. Natomiast bardzo możliwe jest, że, że, tego, typu, że tego typu patologie znowu, znowu wracają. Ja pamiętam, że miałem, jak miałem kontrolę z Sanepidu, to oni właściwie niczego nie szukali, tylko oleju. Olej, cyk i brali, brali próbki. I pomimo tego, na przykład, że ten mój olej był dobry, nie, to mi zalecili jednak, żebym używał innych, innych olej, innych firm. Znaczy, to, to, nie było, to nie było konkretnie, że jednej firmy, tylko tam mi wymienili pięć czy sześć olei różnych z takiej powiedzmy wyższej półki, żebym tego, tańszego oleju nie używał, pomimo że, że to nie był olej olej, który, który, no który, bo oni go przebadali, który był, który byłby. no. Recyklingowane, że tak powiem. Natomiast może się to, może się to zdarzyć. Może się to zdarzyć, natomiast, natomiast najprawdopodobniej w jakichś małych restauracjach, bo wątpię, żeby ktokolwiek w dużej restauracji to ryzykował, bo pracownicy o tym wiedzą. I pierwszy pracownik, który zostanie zwolniony z, jaką, z jakakolwiek kosa, to znając, znając właśnie zamiłowanie Chińczyków do. Do, że tak powiem, sygnalizmu. Nazwijmy to nowocześnie. Nie używajmy starych, starych określeń tego typu. Szybko poleci do, do, do Sanepidu, i wyśpiewa wszystko od, od A do Z. Więc. Być może, że, że w związku z, z tym kryzysem, w tej chwili, w tej chwili proceder, proceder, proceder powrócił. Być może jakieś. Ja muszę poszukać w mediach, w mediach czy, coś, czy coś na ten temat jest. Bo jeżeli wybuchła jakaś aferka, to na pewno w chińskich mediach też, też będzie na ten temat, ale ten film serpenty ja widziałem i tam jest masę starych zdjęć, które już od lat funkcjonują, funkcjonują w, 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 w obiegu, że tak powiem. Więc on tam, on tam jakieś, no to on tak twierdzi, no ja muszę sprawdzić, czy to faktycznie jest, bo tak, no ja się branżą restauracyjną nie zajmuję już, już, już długo, dużo jedzenia robię sobie sam, czy mam tutaj robione w domu, więc, a olej kupuję zawsze w jakichś marketach takich bardziej, bardziej renomowanych, no bo sam wiem, że takie. Takie, takie, takie problemy są. Natomiast w restauracji, gdzie jest jakaś taka, nie wiem, rodzinna restauracja, malutka, tego oleju używa się dużo, no możliwe jest, że, że będą, że, 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 ktoś, że ktoś, ktoś używa. Ale pamiętam jeszcze, jak ja byłem w kantonie, to była taka aferka, że w jednej, w jednej z sieci używano tego typu olej, i ta sieć chyba zbankrutowała. Tam długie lata, później było pusto, w, w tym dopiero ktoś to. Coś to po, po, po trzech czy czterech latach dopiero wziął ten, ten lokal. Pomimo tego, że on był w dobrym miejscu, to, to miał taką renomę, że tam, że tam no, nikt, nie, nikt nie zachodził. Jak, jak się okazało, że oni tam, że oni tam używali ten, ten olej, i, to, i to, to nie był olej ze ścieków, który oni używali, tylko olej po prostu do hotpota, który o tym też Serpenza mówił, że, że po prostu to, co ludzie zjedli. Bo, bo, no bo bardzo często jest, się chodzi na, 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 na taki hotpot, czyli to się, to jest taka duża miednica stawiana na, na środku stołu z jakimś tam jest bardzo dużo oleju, przypraw i tak dalej i pałeczkami się bierze tam po kawałku jakiegoś jakichś różnego jedzenia i gotuje się wspólnie w, tym, w, tym, w tej miednicy, nie? no bo to takie takie z wielkości właściwie małej małej miednicy. I ze względu na to, że tam jest dużo oleju, to oni ten olej brali i no, jakby refinowali go później. Powolutku tam się, wiadomo, że olej idzie do góry, te zanieczyszczenia opadają, jeszcze to jakieś tam, nie wiem, jakimś tam się poddawało procesom, procesom, procesom klarowania i ten olej był używany, używany ponownie. Ale kiedyś, ale rozmawiałem z kolegą z Sichuan, on mówił, to u nas tak się robi, ten olej jest, jak on jest kilka razy użyty, to on jest lepszy. I wszyscy wiedzą. <noise> więc, więc co kraj, to obyczaj. mówi, mówi taki olej, to mówi, to, to nawet się, się, jak chce się kupić, to, to trzeba zapłacić drożej, bo on ma taki, e, po, po iluś tam użyciach, on, na, on nabiera walorów smakowych. No. Więc. Okej, okay, no myślę, że to, to tutaj wybrzmiała chyba dla wielu jednak pewna wada Chin na koniec czegoś takiego. No, to nie, to chciałem... nie jest idealny kraj. Nie, jeśli jest masę różnych, jest, jest rzeczy, na, na, które można być, na które można być złym, które by trzeba było po, poprawić. Nie, absolutnie, absolutnie nie jest to, nie jest to kraj idealny i, i może zdenerwować w wielu, w wielu przypadkach naprawdę. No. Ja widzę na zegarze, że już ponad godzinę rozmowy za nami. Odpowiedzieliśmy, wydaje mi się, na większość pytań, bo wybrałem praktycznie wszystkie, pomijałem może te, które się powtarzały w stosunku do innych pytań. Oczywiście prosimy naszych widzów o kolejne komentarze, kolejne pytania. Myślę, że będzie jeszcze okazja w przyszłości nagrać kolejną rozmowę, może już nie w tak krótkim odstępie czasu, żeby nam tutaj Chiny kanału całego nie przejęły, ale jak najbardziej te pytania zbieramy, kompletujemy i może w przyszłości coś jeszcze nagramy. Przypominam też o zostawieniu kciuka w górę. Jeżeli chcecie śledzić Wesleya, jego wpisy w sieci, to zostawimy link do jego Twittera w opisie tego filmu. No i cóż, przypominam również o naszym sklepie z najlepszymi książkami na temat gospodarki i biznesu. Dla najmłodszych są to idealne książki na prezent czy to dla swoich dzieci, czy po prostu dla dzieciaków w rodzinie. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za rozmowę. Do widzenia. Jeśli chcesz, żeby twoja firma została partnerem kanału, nam zależy. Lub jeśli chcesz wystąpić na naszym kanale, zachęcamy do kontaktu.